Czyli to jest drugi odcinek z Retail Tycoon i właśnie tutaj dokończę nasze półki, wyłożyłem, trochę zarobiłem kasy, już wszystko kupili, bo dokładałem trochę w trakcie. Tu kupiłem taką szafkę na rzecz, ale nie wiem, jak się z niej korzysta, bo ostatnio właśnie powiększyliśmy sklep i dorobili ten magazyn. Więcej kasjerów. Tak, i musimy kupić pracownicy. Zapas tego, co będzie zapasy robił. To on chyba właśnie będzie stąd brał. I nie wiem, czy teraz mogę stąd korzystać. Dostawa? Nie wiem, ale zobaczymy. Teraz musimy wziąć dostawa. Musimy coś pokupować. Pyk i samo się wykłada. To właśnie jest najlepsze. Że właśnie ten nasz człowiek nam to właśnie wykłada. Dobra, i powinno być wszystko wyłożone. Ja kupiłem jedzenie. Jedzenie. Trochę jeszcze kupię jedzenia. Takie za co. I trzeba będzie dorobić kolejną kasę. Bo właśnie tu jest bardzo mało miejsca, tylko w pracy się nagrywa, tak nazywa się. Jest tu właśnie mało miejsca i ciężko się właśnie to wszystko operuje, ale sam też to trochę będę wykładał, bo za szybko to nie idzie, a nie mam co robić, dobra. I a będzie no kasy, wiadomo, że kupić jakieś tulajka są. Nie wiem, czy ja to chyba jakoś pojemniki wziąłem, nie wiem, jak to zrobiłem. I teraz umeblować i zobaczę, ile kosztuje następna kasa. Samodzielna obsługa za droga, ale taka za 1200. To weszłaby tu? Nie, to musiała być tu ta kasa. Tak trochę w wejściu, to nie za bardzo. Chyba, żeby te półki poprzesuwać. Tu za bardzo w wejściu. Albo te kasy pozmieniać. Meblować. Szyry. I można by było tu przenieść. No nie za bardzo. Może bardziej tu. Tak, trzeba wziąć na pewno tą lodówkę, zarządzaj, tą lodówkę opróżnij, umeblowanie, przenieść przedmiot, nie przenieść tylko, sprzedaj, teraz umeblowanie. I przenieś to tutaj i wtedy będzie wszędzie więcej miejsca tu. I teraz kupić kolejną. Umeblowanie. I zobaczymy, czy to będzie działać. Normalnie działa, to bo tego bardziej nie przesunę, a to musi być tak, dobra. Ulepszanie pracowników i dwóch kasjerów. I zamknij. I teraz będzie wszystko szybciej szło. Tam bardzo pani ma okularek, tę kominkę dziwną. Musimy też to posprzątać. Pyk. Tam ten magazyn. Jest w miarę dużo miejsca, tak naprawdę nie ma tu problemów z tym. To wyżeli nie są krótkie. Dobra. Jeszcze są te książki. Dostawa. Cukierki. Książki. Chipsy i trochę jedzenia.
Zarządzaj. Ta pani, co roznosi, też nam pomaga. Ale nie tak bardzo. O, właśnie już rozniosła. Osłona też w miarę szybko idzie teraz. Ludzie lubią nasz sklep. Nawet bardzo, to w jednej piaski brakuje kawałka. Trafię gdzie lepiej, jak są dwie kasy. No trochę tak dziwnie to jest połączone, ale tutaj wpadę, mogą sobie normalnie brać, więc nie jest źle. Jakby się tylko dało bardziej, tam przestać byłoby lepiej, ale jest też dobrze teraz. To jest prawda, ile to było ulepszanie. No bo ten znak to kosztował 1000. To chyba się nam nie opłaca. Znak drewniany, znak taki, później jest taki. Chyba później byśmy ulepszyli sobie na taki znak 1000. Ale na początku chciałbym na pewno ulepszyć nasz parking, bo jest taki trochę stary, na później jest taki, taki. Ten pierwszy parking ulepszyć na taki właśnie. Większy za 2500. No jest to droższe, ale mogą tylko dwa miejsca być, a tak to więcej będzie, więc też będzie dla nas lepiej, bo będzie mogło więcej klientów przyjechać. Trochę nudno napisał. No nie wiem, czy jest trochę nudno, jak masz tutaj dużo do zakupu w gościu, masz te książki, chipsy, dwie kasy i żadnych kolejek nie ma. To chyba dobrze. Musimy tych parzy na tych bandytów, żeby nas nie okradali. Dobra. A zobaczmy, jak jest u innych. O, to się tutaj do tyłu powiększył, ale widzę, że tutaj chyba nikt parkingu nie ma lepszego. Nie. Pójdźmy sobie do końca, zobaczymy, jak ktoś sobie ogarnął inaczej. W kasie samoobsługowej też widzę, że jest dobra. Tu jest jakieś wyjścia, no ale to może mu brakło kasy. Tu ma po prostu te. No, mógł tak. Też tutaj ma sklep, jakieś pistolety, zabawki można też takie kupować. Fajne. To widzę, że jakiś okrojony człowiek, chyba. Mało dekoracji nie zaszkodzi. Dekoracje. No chyba kasę samoobsługową też bym kupił, bo zależy też ile kosztuje, bo dużo kasy nie mam. 2000. Nie mam tyle na razie, ale chyba kupiłbym ją później. Bo na pewno mi się ta kasa przyda. Mam już sklep większy. Ciekawe, czy się da go do góry powiększać. Ale pewnie nie. Zobacz, czy z góry są schody jakieś. No nie, no jest tu jakieś drewno, można pełne szkło, jakieś okna robić, ale ciekawe, czy jest okno, górne okno. Mały znak. Ale on sobie takie okno zrobił. Ja bym chciał na górze na przykład. Okno. Tu. Okno. Na ściany i na jeszcze. A właśnie na ścianę muszę najpierw zbuduj buldożer i usunąć tą ścianę. Buduj. Okno. Zobaczmy, jak to wygląda. Nie, no w miarę fajnie takie okno, żeby było. Można zobaczyć, jak to wygląda. Od magazynu takie trochę okno dla przebytnika, coś takiego. Nie, nawet nie jest takie złe. Fajnie wygląda, proszę sobie tu patrzeć. Dzień dobry, proszę panią. Wchodzi, dobra. Jest tyle miejsca na zajęcia. Na zajęcia w sklepie? Poza dziura. To jest ten sklep jest w czym jest ten sklep? Dopowiedz mi, nie krępuj się, w czym jest ten sklep? Dziwni są ci ludzie. Co to jest? Co to za dziura? No. A inni co, lepiej mają? To ja mam jeden większy sklepów, mam dwie kasy, pracowników, rozkładają towar. Według mnie parking lepszy, a wy co, narzekacie? To innych niby lepiej jest.
Dobra, dostawa zamów. Trzeba też trochę kasy wydawać właśnie na to. Pani też mnie rozkłada, więc jest trochę szybciej. Dobra. Co on powiedział? Jest tyle miejsca na zajęcia. Czemu znowu o tym mówią? Przecież tu to jest ładny, czysty. No jest tu ładnie w sklepie. No dziękuję, jest tu u mnie ładnie w sklepie. No ty to wszystko wiesz, a inni to tylko marudzą. Zobacz, taki jeden dobry. Co ciągle jak przy zajęciach mówi. Zarządzaj. Tu jest jedzenie, pyk. Sprawdzę dostawa, jak ci zabawki. Zabawki 30 za 60, to się chyba opłaca. Trochę tego pokupuję. Ubrania? Buty? Zobaczę, że nie będę musiał na ubrania innych półek, ale chyba będę musiał takie wyszaki. To na razie nie biorę. Jakiś gość do mnie przyszedł. Zarządzaj. Połóż i zabawki. Ładnie nawet to wyszło. Tutaj pistolety, jakieś tutaj te kręcówki, nie wiem co się nazywa. Samochody, jakieś misiem. Nasi klienci uwielbiają nasz. Nasi klienci uwielbiają nasz. Powinno być sklep, bo co na sklep? No brakuje nam jednej gwiazdki do piątki. Spójrz na wszystkie, coś tam było napisane. No ale lubią nasz sklep. Zrobimy zaraz remont parkingu, żeby mogło więcej osób. O, tu też się na czerwono zmienił. Jakiś sklep. Achman, jakiś store. O, ale to jest właśnie taka ciężka, dobra. A zobaczmy, jak ktoś ma tam, bo widzę, że ktoś ma bardzo duży sklep, parking rozwinięty. Ale tabliczka ma chyba starą, ale pewnie ładny też. Jest jakiś przystanek, jakaś budka. Zobaczmy najpierw co, że tam jest też coś dalej zrobione. Opinie, coś tam po angielsku, dobra. 475. Może jakieś numery? Dobra. Wchodzimy tu, bo to jest bardzo rozwinięty. To jest jeszcze lepszy parking. Duży ma sklep, ma dużo wieszaków, półek. Lodówki. Dobrze, że linie są krótkie. Tu jakaś znowu szafka, jakieś biurko, gdzie on siedzi. No to znaczy nie on, tylko ktoś się tu siedzi. Dwie samoobsługowe kasy, ale nie ma. Właśnie słabo. Słabo, że nie ma normalnych kas. Ile do niego klientów wchodzi? Naraz. Wow, ja muszę zobaczyć, jak jest u mnie, bo widzę, że kasa nie leci. Chyba się towar skończył. Ale to się właśnie bardzo rozwinął. Tak ślamp latają. Pomyślnie. Dobra, patrzę już na drugą. Dobra, jeszcze tak. Widzowie, ze 6 minut odcinek będzie to trwał, nie? Trochę mogę se plenić, przepraszam, bo mam aparat na zęby i trochę muszę go nosić, więc. Nie, no mam towar, no bo zaraz powinna kasać, prywatnie sobie wybierają. Dobrze, że nie są krótkie. Nasza opinia, no trochę spada, ale. Magazyn. Nie, trochę kasa poszła w górę i potrzebuję jeszcze 2500 na remont tego, no i 2000 na kasę, czyli 5000. I właśnie w wcześniejszym odcinku kupiłem kasę, bo mi brakowało i tak też nie wiem, czy teraz nie kupić, ale jak będziecie chcieli, żebym kupił, no to po prostu może nawet i kupię teraz, bo 1000 kupię, już byśmy mieli 2000 na kasę samoobsługową, byłoby mniej kolejek, szybciej wszystko by szło. A 10 robów to naprawdę nie jest dużo. 50 też nie jest dużo, ale kupmy na razie za 10. Pyk. Takie są właśnie robuxy w tej grze. Właśnie takie lubię. Jak jest tanie, możesz sobie dużo kupić. I wtedy będą ludzie u ciebie więcej kupowali. Jakby jak tworzysz i chcesz, żeby u ciebie kupowali.
to umeblować. No chyba kupię to salon obsługowym. Bo nie muszę pracowników zatrudniać do niej. Podchodzisz, płacisz i będzie szybciej umyć. Oczywiście wyciek. No. Muszę nie dokupić towarów, bo widzę, że się skończyły. Zamów. Cukierki zamów. Książki zamów. Chipsy zamów. Jedzenie zamów. Jeszcze zamów. Zabawki zamów. Dobra, i myślmy. Dostawa, zarządzaj. Jedzenie. Tu jeszcze zabawki. No 24, nawet dużo zabawek. Tu książki. I chipsy, wszystko jest już wyróżnione. Ludzie lubią to zakupy. No trochę mi spada opinia, że ludzie lubią zakupy tutaj. No trochę mi spada opinia, ale... Jest kasa sama usługowa, powinno być lepiej. Ciekawe jak zmienić kolory. Nie ma nic w tej ścianie. Jakiś samochód przyjechał. Dwójka ludzi weszła. Nie, czwórka. Bo dwa samochody, no. Parking lepszy naprawdę muszę kupić, a później lepszy baner. I będzie od razu więcej miejsc, to więcej samochodów, więcej ludzi przyjdzie. No, w miarę dobrze idzie mi to prowadzenie sklepu. Co za nudne. Co to za dziura, no. Tak, to oni nie mają lepszy sklep. No tam jest o wiele lepszy sklep. Tam mogę sobie niby pójść, ale tam nie ma dużo rzeczy chyba. Minus 25. Dlaczego? Minus. Że teraz nic nie wydaje, to oni od niej kupują. A, bo muszę im pensję płacić, dobra. A jak jest kasa samochodowa, to sama kasa się nabija i nic nie idzie i wtedy nie muszę im płacić, no. Ale muszą być też takie z normalną kasą i z samoobsługową kasą, żeby różne były. To mówi kolejka do kasy samoobsługowej, tam masz wolną kasę, tam idź. A nie mi wychodzisz jeszcze. No 600 już to jest na minusie, może uda się jeszcze w tym odcinku ulepszyć tutaj parking. Mimo że tą grę nagrywa, bo niby jest taka stara, za bardzo ta gra nie jest dobrze rozwinięta, pewnie już update'ów nie robią, ile to jest lamp, ale gra jest bardzo fajna. Bardzo mi się podoba. Dobra. Chodźmy do tego, bo tam nie byłem właśnie, bo nikogo nie było, bo on był u mnie zobaczyć. I idźmy zobaczyć, co on tu ma jakąś półkę. Ale zobaczy, jak on sobie to zrobił. No, sobie to porobił takie małe szczelinę. Nie wiem, czy to będzie dobre, właśnie będzie pewnie, że mało miejsca ma. I sobie gościu musi tej kasy zrobić jeszcze. Nie początkujący pewnie, dopiero tu dołączył niedawno. Więc dobra. I moje nazwa ogólnie na Robloxie to Szym Wesz 2012. Już bez tego klasyczki chcę z prostu story. Tutaj dosłaniam. O. Do Szym Wesz 2012. Moja nazwa jest na Robloxie. Trochę podobna do jak na YouTubie Szym W 2012, ale trochę inna, nie? Dobra. Tam trzeba wyczyścić. Wyciek. Oczyścił wyciek. Tak. No i wszystko dobrze idzie. Tutaj ludzie przyjeżdżają do mnie. Zaraz sobie kupimy lepszy parking. To on był za... Odpowiedzę za ulepszenia. Lepszy parking. 2005. Trochę dużo, ale to brakuje nam z 1000. No. No, pójdzie szybko w miarę. Jaką mam opinię? Trochę nasi klienci nas tolerują. No wiem, że nas tolerują, no bo jak inaczej, nie? Kasa samoobsługowa, nawet szybko idzie, jak są kasy normalne, jedna samoobsługowa. Jestem wyższy od tej pani, może przez te nogi, takie mam inne.
Dobra. O, teraz będzie następny lepszy parnik. Lubię brak brudu. Brak to jest towaru. W sklepie. Jestem trochę chory, więc mogę trochę czasami na filmie kaszleć. Dobra. Pyk. Chipsy. Pyk. Jedzenie. Pyk. Zabawki. I zobaczmy z tymi ubraniami. Kupię trochę ubrań. Raz, dwa, trzy, cztery ubrania kupię. Pójdę do umeblować. Stojak na pakelusze, stojak na ubrania. Stawię go tu na środku. Zarządzaj. A, i będą takie ubrania, fajne. Chipsy, książki, zabawki już wybrudzone. A powinno jakieś słodycze jeszcze mieć? Nie, to wszystko jest wybrudzone. Chyba jeszcze do lodówki. A to mrożonki, jak się soda skończy, to mrożonki właśnie dam. Co jest za mało miejsca, żeby w to klikać? A nie, to po prostu chyba muszę wiedzieć, że ona pracowała. Nie wiem. Może dla wyglądu? Nie wiem. Kiedyś się może dowiem w trakcie dalszych odcinków. Dobra. Ja widzowie, muszę kończyć ten odcinek, bo już trochę długo trwa, nie chcę, żeby też was zanudzać. Więc kupię bander w następnym odcinku. Jeszcze uzbieram do 2500. Poczekam, żeby się uzbierało. Ale z wami już kończę. Pa, pa!